Cześć Alpaki, tutaj Mikołaj. Słuchajcie, chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o jednym z moich ulubionych kurortów w całych Alpach, czyli Alp d'Huez. Jeśli za dużo jeszcze nie jeździliście na nartach czy na deskach, Alp d'Huez możecie kojarzyć z Eurosportu, kiedy jedzie słynny Tour de France, największy wyścig kolarski na świecie. Jeden z jego etapów kończy się właśnie na górze w miejscowości w Alp d'Huez. A jeżeli kojarzycie już ośrodek, bo na przykład byliście w Les Deux Alpes, generalnie jest to ośrodek siostrzany niedaleko, też kiedy jeździmy do L2, robimy takie jednodniowe wycieczki do Alp d'Huez, no to na pewno lubicie, tak jak ja, widok z Pic Blanc i 300 metrów nad poziomem morza. Stamtąd możecie sobie zjechać najdłuższą, tak nazwaną najdłuższą na świecie, nikt tego dokładnie chyba nie sprawdził, 16-kilometrową trasą La Sérène. Co jeszcze mi utknęło? Polecam w szczególności najlepszą zupę cebulową w całych Alpach w restauracji Le Tremplin. Polecam jeszcze dobrą zabawę w Alp d'Huez, także klubów jest multum. Zresztą taki mój najwspanialszy wyjazd snowy, jaki dotychczas się odbył, to był w zeszłym roku właśnie na Snowy Music Trip, gdzie bawiliśmy się doskonale. By the way, spróbujemy go przebić w przyszłym roku, w nadchodzącym właśnie sezonie w Les Deux Alpes, także zapraszam już serdecznie 1 kwietnia. Ale co jeszcze o Alp d'Huez? Tomorrowland, zimowa edycja, odbywa się tam mnóstwo ciekawych wydarzeń. Super, świetnie przygotowane w dolnej części ośrodka trasy o niskim nachyleniu, szerokie, w których lubię korzystać na szkoleniach. Troszeczkę wyżej czerwone, ciekawsze trasy, może już nie aż tak szerokie, ale dalej przystępne do carvingu. No i na samej górze właśnie ta czarna trasa La Sérène, czy słynna ścianka po przejechaniu tunelu takiego wydrążonego w skalę, którą trafiacie i macie pod sobą taką zmuldzoną ścianę. Kto był w Verbier na Montforcie, to mniej więcej liznął podobnego tematu. Polecam Alp d'Huez, jest to naprawdę bajeczny kurort, jeden z najpiękniejszych, jakie w życiu widziałem. Mam nadzieję, że spotkamy się w Alpach, dokładnie w Alp d'Huez, a jeśli nie tam, to gdzieś w jakichś innych ośrodkach tej zimy. Pozdrowionka.